Kiedy w 2011 roku ruszyła budowa pierwszego buspasu, wielu olsztyńskich kierowców sceptycznie podchodziło do pomysłu. Utworzenie specjalnych pasów dla autobusów wiązało się z przebudową wielu olsztyńskich dróg i utrudnieniami w ruchu. Dziś ciężko jest wyobrazić sobie poruszanie się po niektórych ulicach Olsztyna bez autobusów na oddzielnych pasach. Buspasy się więc w Olsztynie przyjęły. Funkcjonalność komunikacji miejskiej będzie bardziej sprzyjająca mieszkańcom, jeśli wzrosną jej preferencje względem innych użytkowników ruchu drogowego. No a wiadomo, że nie będzie to możliwe bez zastosowania buspasów. I dlatego wszelkie inwestycje w tym względzie, które dzieją się, które mają miejsce w naszym mieście, no traktujemy jako krok w dobrym kierunku. Choć buspasy są ułatwieniem, zdarza się, że bywają mylące dla kierowców samochodów osobowych. Bywa bowiem, że kierowcy, chcąc skręcić w prawo lub po prostu wyprzedzić inne auto, wjeżdżają na pas dla autobusów. Taki manewr powoduje chaos. Uruchamia pętlę indukcyjną znajdującą się na niektórych buspasach, która natychmiast zapala czerwone światło dla pozostałych użytkowników ruchu drogowego. Przemysław Kaperzyński uważa jednak, że takie zachowania nie wynikają ze złośliwości, a jedynie z niewiedzy kierowców. Podjęliśmy takie działania wspólnie z Komendą Miejską Policji, żeby też, no na razie na zasadzie pouczeń, żeby instruować kierowców, no że nie wolno tutaj wjeżdżać i że to są pasy przeznaczone tylko i wyłącznie dla komunikacji miejskiej, ewentualnie dla pojazdów uprzywilejowanych. Pomimo problemów, które buspasy sprawiają niektórym kierowcom, przynoszą korzyści dla innych uczestników ruchu drogowego w Olsztynie. Przeświadczeni o tym są przede wszystkim pasażerowie autobusów MPK. Ich zdaniem to dzięki oddzielnym pasom autobusy są bardziej punktualne. Co potrzebne według mnie, żeby szybciej się przemieszczać? Uważam, że ułatwiają przejazd w Olsztynie, chociaż na razie Olsztyn jest bardzo rozkopany i takiej różnicy zbytnio nie widać, przynajmniej jak się idzie w stronę Kortowa. Jeżeli ma być, nie wiem, wygodniej tutaj na jezdniach i dla autobusów, i dla samochodów, to dlaczego nie? Żeby wypadków nie było, więc myślę, że jak najbardziej. Nie mam nic przeciwko. Nie mieszkałam tutaj wcześniej, ale w Gdyni na przykład tego nie było i to bardzo komplikuje sprawę. Z buspasów zadowolony jest również pan Zbigniew Zakreta, kierowca autobusów z ponad 20-letnim stażem. Uważa, że dzięki buspasom praca kierowców komunikacji miejskiej, często wymagająca i stresująca, staje się o wiele łatwiejsza. Nikogo więcej nie ma, tylko taryfa albo karetka i nie ma takiego korku. Tak jak teraz na Warszawskie to jest pięknie. Podjeżdżasz na przystanek i kierunek w lewo już włączamy się do ruchu, także jest lepiej na pewno. Zdaniem pana Zbigniewa i jego kolegów po fachu, olsztyńskie buspasy mają tylko jedną wadę. Jest ich zdecydowanie za mało. Niedługo ma się to jednak zmienić. Urząd Miasta planuje bowiem już wkrótce budowę pasów komunikacji publicznej, po której poruszać się będą i tramwaje, i autobusy. Budowa ruszy w maju tego roku. Z czym kojarzą się Krzyżacy? Z pewnością siebie. Czytając szkolną lekturę, z każdym jej rozdziałem coraz bardziej narastała w nas złość i nienawiść do zakonu niemieckiego, tak pewnego swojego sukcesu i władzy w Europie. Wystawa w Ostródzkiej Galerii ma nieco ostudzić nasze emocje. Przeczytanie pobieżne, przyjrzenie się tym obrazom, które są przedstawione na planszach, da pewne wyobrażenie o zakonie jako o pewnej sile twórczej, a nie niszczącej, jak myśmy przywykli to wyczytywać z Krzyżaków Sienkiewicza. Bitwa pod Grunwaldem była jednym z największych starć w historii średniowiecznej Europy. Zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i pogromem sił krzyżackich. Nie została jednak wykorzystana dla całkowitego zniszczenia zakonu. Co ciekawe, krzyżacy kontynuują swoją działalność do dzisiaj. Ich aktualnym wielkim mistrzem jest Bruno Platter, który w 2010 roku był obecny na inscenizacji. Tu akurat go zabrakło. W otwarciu ekspozycji uczestniczył Wolfgang Freiberg. Deutscher Orden ist ja im Zuge der Kreuzzugbewegung entstanden. Zakon powstał w Palestynie, w Ziemi Świętej. Później wiąże się historia zakonu z przeniesieniem stolicy do Malborka. Następnie jest to historia ściągnięcia zakonu przez Konrada Mazowieckiego. Jest to historia pokazana również tutaj do XVI wieku. Zakon istnieje do dzisiaj. Nawet trzy razy był wielki mistrz tutaj na terenach obecnych Polski. Gibt es noch einen Hochmeister, der ja schon dreimal hier auch gewesen ist. Wystawa jest efektem współpracy Centrum Kultury Prus Wschodnich z rozwijającą skrzydła Pracownią Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa. Otrzymaliśmy tę wystawę w darze
na zawsze. Także będzie jako materiał edukacyjny. Będziemy z tą wystawą, że tak powiem, jeździć po powiecie do różnych szkół, spotykać się z młodzieżą. Do świąt wielkanocnych jest czas, aby zapoznać się z ekspozycją w Galerii Sztuki. Na planszach widnieją informacje m.in. na temat współczesnego zakonu niemieckiego, jak również jego przeszłości. Z pasją przez życie to cykl spotkań, które będą odbywać się w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie. Pierwsze spotkanie miało miejsce 2 kwietnia. Gośćmi była grupa teatralna Przebudzeni wraz z opiekunami Moniką Kazimierczyk i Dariuszem Wychuckim. Aktorzy specjalnie dla swoich młodszych kolegów i koleżanek zaprezentowali swoje umiejętności w spektaklu Odlot. Są to ludzie z pasją od nas, więc tutaj jest bliżej naszym dzieciom do wszystkich innych, którzy występują, do tych aktorów nawet, ponieważ wśród tych aktorów są osoby również niepełnosprawne, więc to jest jakby dodatkowy bodziec dla naszych dzieci, że one uwierzą, że każdy może, tak? Czyli każdy człowiek, który ma trochę chęci, trochę pasji właśnie, jakiegoś zainteresowania, może zmienić swój czas, swoje życie. Także to są ludzie, którzy są nam bliscy po prostu tutaj. Pomysładowczyniami projektu są dwie nauczycielki, Mariola Kuras i Magdalena Miller, które chciałyby, aby przez cykl spotkań młodzież uczęszczająca do placówki odkryła w sobie nowe zainteresowania. To właśnie pasję należy rozwijać, pielęgnować, że należy wierzyć w własne marzenia, no że to jest nasza przyszłość. W planach są kolejne spotkania. Wśród zaproszonych prelegentów nie zabraknie gości z terenu powiatu ostródzkiego, którzy mogą być dobrym przykładem dla młodzieży z tej szkoły. Chodzi o to, by pokazać, że pasja może stać się sposobem na życie i zarabianiem pieniędzy. Tak było w przypadku następnego gościa, który będzie prelegentem podczas 2 spotkania. Mamy w planach następne spotkanie z panią Anią Szymańską. Pani Ania jest fryzjerem z zawodu i przez pasję do fryzjerstwa rozwinęła i swój zawód i rozwinęła się jako człowiek i wręcz jako artystka prawie, że także ma różne projekty prowadzi. Do wizyty ma dość prawdopodobnie jeszcze pod koniec kwietnia. W planach jest również zaproszenie do szkoły przedstawicieli jednego z olsztyńskich klubów reprezentujących sztuki walki. W Ostródzie z okazji Światowego Dnia Teatru postawiono na miejscowych miłośników gry scenicznej. W Osiedlowym Domu Kultury Jedność grupa lokalnego lidera przygotowała 2 spektakle. Postanowiliśmy po prostu pobawić się teatrem, zrobić coś dorośli i dzieciom. I właśnie dzisiaj przedstawimy 2 spektakle, Czerwony Kapturek i Królewna Śnieżkę. Ponadto będziemy gościć dzisiaj grupę teatralną Trójeczka ze Szkoły Podstawowej nr 3, która przedstawi nam Lokomotywę. Co to za bestia? Jaka bestia? Debyla! Powiedz się! Nie macie czego bać, zjem się w jednym kawałku! Teatr od kilku lat przeżywa mały renesans i cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno ze strony publiczności, jak i amatorów gry na scenie. Ten rok jest jakiś taki bardzo urodzajny. Ja właśnie mówię, oby bez zazdrości, oby wystarczyło wytrwałości w realizacjach. W tym roku właśnie wszyscy się tak jakoś wyjątkowo uaktywnili, ale to też systematyka. Dlatego na scenie Ostródzkiego Zamku z okazji Światowego Dnia Teatru mogliśmy podziwiać młodzież z Ostródzkiego Liceum, która wystawiła swoją sztandarową sztukę Świętoszek. Teatr jest świętem chyba wszystkich, ponieważ jest to jedyna dziedzina sztuki, która jak gdyby kumuluje wszystkie inne dziedziny, plastykę, muzykę, taniec, śpiew, literaturę, dobrą, dramat. Ale taką podstawą teatru jest aktor i widz, a zatem jest to również święto naszych odbiorców, więc tym bardziej nisko się kłaniam z okazji Światowego Dnia Teatru, życząc wszystkim Państwu wszystkiego najlepszego. Wszystkim miłośnikom teatru życzymy udanego roku, który miejmy nadzieję będzie obfitować występy lokalnych i nielokalnych artystów. Miejsc do prezentowania gry aktorskiej, jak pokazały ostatnie miesiące, nie brakuje, a i publiczność na spektaklach licznie dopisuje.
21 marca w hali gimnazjum nr 1 w Morągu odbył się szkolny konkurs tańca. Inicjatorkami tego przedsięwzięcia były nauczycielki wychowania fizycznego Katarzyna Trojan oraz Daria Sitek. Uczniowie, wzorem lat ubiegłych, mieli szansę pokazać swoje umiejętności szerszej publiczności, na którą składali się rówieśnicy oraz grono pedagogiczne. Konkurs tańca to alternatywne rozwiązanie do szeroko pojętego tematu sport. Stało się tradycją w naszej szkole, że wśród wielu działań podejmowanych na rzecz uatrakcyjnienia tego dnia pojawił się od ubiegłego roku już turniej tańca. Jest to bardzo ciekawe przedsięwzięcie, które powoduje, że zainteresowanie młodzieży jest coraz większe. W konkursie wzięło udział kilkoro uczniów, którzy prezentowali różne style tańca, między innymi breakdance, street dance czy taniec brzucha. Wszystkie tańce zebrały gromkie brawa. Wspólna zabawa przy najnowszych hitach muzycznych była znakomitą okazją do swobodnego spędzania czasu z kolegami z klasy. Szlif artystyczny uczestników był na dobrym poziomie. Uczestnikami byli uczniowie naszego gimnazjum. Przed publicznością zaprezentowało się 7 osób, które wykonały program tameczny w wybranych przez siebie stylach. Zawodnicy wykazali się dużymi umiejętnościami choreograficznymi oraz wspaniałą muzykalnością. Publiczność doceniła wysiłki młodych tancerzy, podziw wzbudził poziom umiejętności oraz pasja wykonania układów. Taniec na przestrzeni lat bardzo zmienił swoje oblicze. Dawniej, by wspólnie spędzić czas, organizowano swego rodzaju prywatki lub tak zwane potańcówki. Wtedy to było inaczej. Nie było tych dyskotek, nie było. Ewentualnie w dużych miastach to były dancingi. Ja byłam urodzona na wsi, więc były takie potańcówki w domach robione. A latem na deskach, na zrobione deski, w zasadzie to Straż Pożarna organizowała. Lepsze. Bynajmniej koleżanki przyszły i organizowały się imprezy, czy jakieś takie, no na wesoło było, a teraz to każdy jest tak zajęty, szczególnie dziećmi. Aktywność fizyczna to ważny element wychowania szkolnego. To właśnie sport uczy pokory, dyscypliny oraz przede wszystkim jest sposobem na wyrażanie czy definiowanie samego siebie. Cieszy zatem fakt, iż grono pedagogiczne Gimnazjum nr 1 oraz sam dyrektor Krzysztof Urbaszek otwarci są na potrzeby samorealizacji swoich podopiecznych i chętnie wspierają ich pasje. W sobotę 29 marca w hali widowiskowo-sportowej w Nidzicy zakończono rozgrywki Pucharu Halowej Ligi Piłki Nożnej. W spotkaniu o brązowy puchar Stalmot pokonał Polonię Jagarzewo 5-2. W walce o srebrny puchar Kuba Napiwoda wygrała z Kramem 4-1. A w wielkim finale o złoto Many Grześ zdominowała Positive Team 7-1. Dla Many Grześ debiutującej w tym sezonie udało się wygrać dosłownie wszystko, czyli halową ligę oraz puchar ligi. Tradycyjnie na zakończenie rozgrywek odbyła się gala sportu, na której oprócz wręczonych nagród i wyróżnień zawodnikom z halowej ligi przyznano również nagrody dla zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe oraz trenerów i działaczy sportowych gminy Nidzica. Wyróżnienia wręczali burmistrz Dariusz Szypulski, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Jeszkowski oraz dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Sportu Małgorzata Sawicka. W połowie czerwca oczy całego piłkarskiego świata będą skierowane na Brazylię, gdzie rozpoczną się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Dawna Perła Mazur będzie miała w tym czasie też swoją piłkarską imprezę. 12 czerwca rozpocznie się Ostróda Cup 2014, międzynarodowy turniej piłki nożnej dla drużyn U11. Na murawie ostródzkiego stadionu zobaczymy m.in. Borussię Dortmund, VfL Bochum czy Werder Brema, a także zespół z Kosowa. W tej kategorii wiekowej przede wszystkim chodzi głównie o wspaniałą zabawę,
możliwości spotkania się z inną kulturą, z zagranicy. Mówię między innymi o Niemczech, o zespołach z Niemiec, jak i również z różnych regionów Polski, bo będą to jedne z największych klubów, albo największe kluby, które przyjadą i z Niemiec, i z Polski, więc głównie ideą było zabawa i krzewienie kultury wśród dzieci i młodzieży. To ma być pierwszy tak duży międzynarodowy turniej organizowany w naszym województwie. Pomysłodawcy nie ukrywają, że mają teraz dużo pracy. Na murawie Ostrudzkiego Stadionu oprócz drużyn zagranicznych swoje umiejętności zaprezentują kluby z Warmii i Mazur, a także z całej Polski. Dla ostrudzkich zespołów będzie to doskonała okazja do sprawdzenia swoich umiejętności na tle innych. Z polskich drużyn w Ostródzie oglądać będziemy mogli tak... No, uznane w świecie marki, jak m.in. Lech Poznań, jak Legia Warszawa czy Korona Kielce. Będzie również miejsce dla ekip z naszego regionu. Zagra Don Bosco Ostróda, będziemy oglądać też Ostrudzki Sokół. Przyjedzie do nas również Stomil czy Rona Ełk. Ogólnie w zawodach w Ostródzie weźmie udział 16 drużyn, 4 drużyny z zagranicy, 4 z naszego województwa, no i 8 z całego kraju. Turniej rozpocznie się 12 czerwca i potrwa do 15. Emocji piłkarskich z pewnością nie zabraknie. Organizatorzy szykują też sporo niespodzianek i jak zapowiadają, nie samą piłką będzie w tym czasie żyła Ostróda. Chcemy, aby każdy, kto przyjedzie do Ostródy, czy to z regionu, czy to z zagranicy, czy to z całego kraju, wyjeżdżał stąd z wielkim uśmiechem na ustach i z bagażem wspaniałych doświadczeń. Chcemy, żeby wszyscy byli zadowoleni. Poza koncertami w amfiteatrze, które będą właśnie w trakcie turnieju Ostróda Cup, przewidujemy też m.in. wielki turniej na PlayStation, którego finały być może uda nam się rozegrać na telebimie Ostrudzkiego Stadionu. Będziemy mieli specjalną strefę tych właśnie gier oraz całe mnóstwo innych atrakcji, nagród, konkursów, także będzie się działo. Pomysłodawcy turnieju wraz z upływem czasu mają podawać więcej szczegółów dotyczących tego, co będzie się działo w Ostródzie w czerwcu. Aktualne informacje dotyczące turnieju znajdują się na stronie www.ostruda.com.